I te zabiegi są zawsze problematyczne, bo to jest tak, że presja społeczna jest też taka, że jeśli ja już zaczynam korektę, to muszę je robić. To już na full. No i tak, nawet właśnie nie tak dawno rozmawiałam z Anką Grodzką, która nawet powiedziała mi taki tekst, właśnie o tym rozmawiałyśmy i powiedziała mi, wiesz, Edyta, ja wtedy, kiedy robiłam korektę, to byłam w takim ciągu, że już leciałam po całości, nie bardzo się nad tym zastanawiając. A pytanie dotyczyło, czy rzeczywiście ona czuła, że musiała robić operację genitalną. Ale to jest...